Witajcie, jestem Wygra z Denem, a to jest kolejny odcinek z The Film Student Grand Prix 2015 i przede mną Grand Prix Tampere. Zaczynajmy. Ostatnio dużo się zmieniło, jeśli chodzi o żużle kontra koronawirus. Ostatnio było mówione, że bez kibiców nie można odjechać meczy, bo kluby zbankrutują, a teraz się okazuje, że kluby chcą nawet jeździć bez kibiców, bo więcej by stać na tym, jakby cały sezon mieli przejechać bez kibiców. No i już wolą z kibicami. I gdyby bez kibiców, i gdyby miało się odbyć jakieś teraz zawody właśnie bez kibiców, to najbliżej 22 maja chyba właśnie Ekstraliga by się zaczęła. No i to by na tyle, jeśli chodzi o kibiców. Ostatnio słychać jakieś plotki, że Unia Leszno ma jakieś małe problemy finansowe, że no po prostu że jeszcze nie wypłacili się swoim zawodnikom za podpisanie kontraktu na ten sezon. No i Star Gorzów dzisiaj, właśnie przed chwilą, niedawno ogłosiło nowego sponsora tytularnego, Moje Bermudy Star Gorzów, tak będzie się nazywać ten klub w tym sezonie. No i dostali tam jeszcze jakiś zastrzyk gotówki od miasta. No teraz te pieniądze się bardzo przydadzą na ten trudny okres. A my sobie już zaczniemy tutaj Grand Prix. Thank you.
Trochę już ten silnik się zużył. Więc na niego, na ten słabszy. Na ostatnich metrach wyprzedził mnie trojga czerwor. No dobrze to zrobił, ale i tak się nie dostał on do półfinału, bo no nie wystarczyło mu punktów.
tej małej odległości na mecie, ale udało mi się zwyciężyć. Prawie mnie tam dopadł Nicky Pedersen po tej szerokiej, ale udało mi się zwyciężyć. I klasyfikacja generalna wygląda tak. Jestem drugi. Mam bardzo małe różnice, jak widać. Po jednym punkcie są różnice od pierwszego do czwartego miejsca, tak naprawdę. No i to było na tyle w tym odcinku. No i następna runda to Grand Prix Pragi, jedno z moich ulubionych torów w tej grze. Dzięki za oglądanie, cześć!